Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Forza Horizon 5 na moim kanale. Dzisiaj siedzimy jeszcze w Suprze, ale w tej Suprze za długo nie będziemy siedzieć, bo plan na ten odcinek mam troszkę inny. Dzisiaj zakupimy pierwszy samochód z stajni niemieckiej, że tak powiem, czyli załadujemy sobie BMW-czkę M2. Jest to jeden z moich ulubionych samochodów, który kiedyś bym chciał mieć, może jakąś M2, trójeczkę, coś w tym stylu. No i taką M2 sobie na starcie w tej Forzie kupimy. Jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Oczywiście nie zapominajcie, żeby być na bieżąco. I mamy taką M2. M2 weźmiemy sobie na jakimś takim ładniejszym też malowaniu, żeby to dobrze się nam tutaj prezentowało. Białe mi się podobają. Niebieska też nieźle wygląda, nie? Takiego co tej standardowej M-ki niebieskiej to nie chcę. Ale taka białeczka, biała BMW-czka mi się mega podoba. Weźmy takie M2 Competition. Malowanie M2 Competition. Zobaczymy, jak nam się to będzie prezentowało. No wygląda to dobrze. Wygląda to dobrze, więc ją kupujemy. Też będziemy musieli troszkę stuningować. Pierwszy samochód dopiero kupiłem w Forzie. Też troszkę ten samochód będziemy musieli sobie stuningować. Chociaż tych pieniążków może za dużo nie być. To jakiś zestaw tuningowy sobie użyjemy. Dobrze wygląda, patrzcie. Ten samochód wygląda naprawdę mega dobrze, nie? To jest M2 w malowaniu Competition. O, jakiś Jupiter tą M-kę zrobił, tam na dole było jego nazwa, więc zapraszam do niego. I tak ona nam się tutaj prezentuje. Co nam się uda w przyszłości z nią zrobić? Zobaczymy, nie? Czas pokaże. Fajnie by było sobie ją jakoś konkretnie zmodyfikować. Jezu, ten dźwięk. O kurczę. Ciekawe, czy Harmana można zamontować do niej, nie? Patrzcie. Słyszycie, jak to działa? W tej Forzie ogólnie dźwięki zostały poprawione. I troszkę inaczej te samochody słychać niż w poprzedniej Forzie. Jest to, ludzie, naprawdę złoto. O kurczę, jak to się prezentuje nam tutaj. Hydrołapy. Szkoda, że ten ekran jest wyłączony, jest, nie? Jakby nawigacja była w tym ekranie, gdzie Forza ma takie szczególiki ogarnięte. Gdybyśmy mieli nawigację na tym małym ekraniku, to by było naprawdę, naprawdę złoto. No jedzie się nią bardzo fajnie, no bardzo przyjemny samochód, jak to na BM-ki przystało. No i to auto będzie można też pod drifting zrobić, nie? Patrzcie, pyk, zakręcik, psztryk między słupki. Nie? Trzeba jakiś wyścig zrobić, czekajcie, mapa. Mamy nowość, mamy tutaj jakąś nowość, więc sobie tutaj taką nowość zrobimy. Jest to sprincik, nie wiem, czy to BM-ku będę mógł jechać. Jechać na tym sprincie, ale fajnie by było. Więc zobaczymy, ale zakopciliśmy, chmura została z tyłu. Tutaj pojedziemy sobie spokojnie, pstryk między słupeczki. O kurczę, jak to idzie. Coś pięknego, ludzie, coś pięknego. No ta gra ogólnie to jest coś pięknego. To jest jakiś majstersztyk wśród gier. Złoto totalne. Dobra, lecimy tutaj do celu. Serwery fajnie już w Forze podobno działają. Na multi nie ma problemów, więc trzeba się z chłopakami zgadać i coś zrobić, jakiś konwój ciekawy, nie? Dobra, sprint w rezerworio, bierzemy to, gramy solo, no i oczywiście bierzemy ten sprincik, proszę, żebym mógł jechać tą BM-ką. Jest, M2 Coupe 2016, no i elegancko, no i o to chodzi, ludzie. Teraz będzie można tutaj pośmigać, nie, naszą BM-eczką. Kurczę, ale to się prezentuje. Złoto, jeszcze spoilerek jakiś do niej dodać i to będzie, ludzie, coś pięknego. Tylko taki, że docisk tam zrobił, nie, że to auto... Że nim się dobrze jeździło i też dobrze się nim driftowało, żeby było dobre do wszystkiego. Trzeba będzie fajną konfigurację przygotować. Może wy macie jakąś fajną konfigurację, to dajcie znać oczywiście w komentarzach. Może podajcie mi wasze kody udostępnienia, to sobie wtedy sprawdzimy. Dobra, M2, tam w BMW też widzę, scyzor jedzie jakieś. Kurczę, Hogaty w Audiczce chyba jakieś. O, startu nie mamy najlepszego. Jak widać, brakuje to jeszcze mocy w tej BMW-erce, ale może nadrobimy, nie? Pamiętajcie, no jak mówiłem, nie zawsze się wygrywa. Oj, nawet Lucek tutaj pędzi z przodu. Kurczę, ciężko ich będzie złapać. To nie będzie prosty wyścig. To nie będzie prosty wyścig na zakrętach, będziemy musieli troszkę nadrobić, bo wydaje mi się, że ta BMW powinna w zakręty ładnie wchodzić na razie jeszcze. Póki nie jest jakoś mega zmodyfikowana, dokładnie, patrzcie, jak tutaj na zakrętach śmigamy. Dobra, Hogaty minięty, Lucek minięty. To tu z przodu jeszcze ciśnie, ćwikła sypie tutaj, wariat.
No to trzeba go śmignąć. No nie ma ludzi tak lekko. Oni też mnie będą gonić, ja to na każde uderzenie będę musiał uważać. 32% wyścigu już mamy. Ale lecimy cały czas na trzecim miejscu. Na czwartym miejscu w sumie, nawet na podium jeszcze nie jesteśmy. Więc tych chłopaków z przodu trzeba będzie tutaj szybko śmignąć. Dobra, suniemy, suniemy, ile fabryka dała tymi driftami. To Audi sypie tam jakieś czy cytryną? Chyba Audi to jest jakieś. Z daleka to wygląda jak Audi, nie? Audi, Audi RS-ka. Kurczę. Suniemy za nim, jesteśmy coraz bliżej. No i mamy prosiaka na pierwszym miejscu. W te zakręty nie wchodzę najlepiej, ale udało mi się ich wyprzedzić, ale ten Porsche się tutaj strasznie pcha. 50% wyścigu za nami. Będziemy walczyli tutaj do końca. No, troszkę ta BMW nam się tutaj obciorbała. Troszkę nam się pobrudziła, poniszczyła, ale wjeżdżamy tutaj, wjeżdżamy, bo musimy. No musimy to zrobić, no musimy to zrobić, musimy to wygrać. Nie jest lekko, bo każdy tutaj ciśnie. Początek był strasznie ciężki, teraz już troszkę nadrobiliśmy i tak. Więc mamy pozycję w miarę okej. Tylko na prostej powiem wam, że mogą mnie wyprzedzić. Na prostej tutaj mogą mnie łapać, więc musimy uważać. Kurczę, zarzuciło mnie w tym zakręcie. Ja nie jestem ekspertem jakimś, jeżeli chodzi o jazdę samochodami w Forzie, ale coś tam troszkę umie sobie pojeździć. Więc gram, nie? Dobra, rewelacyjna czysta jazda, 1000 punktów. Okej, spoko, podoba się to dla mnie. Checkpointik zrobiony. Chciałbym też modyfikować ten samochód, tylko modyfikacja o 100 tysięcy nam wyjdzie. A 100 tysięcy jeszcze nie mam. Wiem, był bóg w Forzie na przykład zrobienie tego Goliata, który nam dawał spiny, no ale niestety mnie to ominęło. Niestety, może stety. Stety dlatego, że gierki sobie nie zeskipuje, mi się szybko nie znudzi. Niestety dlatego, że muszę teraz cisnąć, żeby odblokować nowe samochody. Nie jest to takie proste, nie? Żeby to odblokować. No i mamy koniec wyścigu, udało nam się skończyć na pierwszym miejscu, więc dosyć ładnie nam poszło, jeżeli chodzi o pierwszy wyścig w tej Forzie, tą naszą BMW-czką. Zakończono sprint w rezerworio. Ukończono, więc mamy to. BMW M2, Porsche Panamera. Jak tam chłopaki? Bartek na ostatnim miejscu, Dziki Kot na przedostatnim, Lucek na siódmym, Cezar szóstym, Hogaty na piątym. Ładnie chłopaki się tam utrzymali jakby w jednej tabelce. No i dobra. Ale coś tam pojechało szybko koło nas. Tak się prezentuje moja BMW-czka. Nowe przygody w Horizon. Dokąd idziemy, co idziemy robić? Co idziemy robić? Festival Horizon. Wocza, znajdź odnów legendarny samochód. O kurczę, no dobra. Jak możemy, to czemu nie? Dam znać, że masz czas. Wiem, że to dla niej najważniejsze. Kurczę, 6 km to mamy, więc jedziemy. Jedziemy odblokować nową furę. Zobaczymy, co to za furka nam się teraz przytrafi. Ale jadę tutaj dołem, żeby odblokować tą tablicę z expem. Bo expa też trzeba zbierać, bo za expo dostajemy wheel spiny, za które możemy również wylosować jakieś ciekawe pojazdy. Dobra, lecimy. 4 km przed nami, po prostej lecimy. GPS nam się tam w akcji troszkę zamotał. A tutaj lecimy na skróty. Na skróciwo, offroadzikiem. Czuję, że dużo szybciej dojedziemy. Można sobie na to pozwolić w Forzie, więc czemu nie? Można też jechać tutaj realistycznie. Ja chcę się dobrze grą bawić, a jakoś ludzie nie mam, także gra musi być, wiecie, mega realistyczna, wszystko musi być robione tak jak należy. Nie, ja po prostu lubię się gierko pobawić, lubię sobie pograć i pośmigać, nie? Luźno samochodami. O, tutaj mam dalej offroadzik, więc tutaj szybko pod góreczkę. Wiem, że czasami w Forzie jest tak, że jakbyśmy jechali normalnie, to możemy dojechać szybciej, nie? Ale tutaj widzę, że jest trasa taka przekrócona, na której można przekrócić, można sobie na to pozwolić, na ten offroadzik, więc sobie troszkę tutaj tą naszą BMW-czką poskoczemy. Kilometr 800 to już nie jest tak daleko, więc zaraz będziemy u celu i będziemy szukać pojazdu. Znajdziemy nowy pojazd. Jak znajdziemy nowy pojazd, to wtedy będziemy mieli, ludzie, może odblokowaną tą furę, nie? Fajny będzie motyw wtedy. A samochodów nigdy w tej grze jakby nie za mało. Czego to w ogóle nie jedzie? Coś się wydarzyło dziwnego po tym skoku. Bo ten samochód tam w ogóle nie chciał jechać, widzieliście? Chyba się delikatnie coś uszkodziło, więc żeśmy za grubo polecieli. Dobra, tu już mamy zaraz za tym zakrętem tą miejscówę, do której chcemy dojechać. Kontruj to, kontruj. Oj, ktoś tam oświetlenia nie będzie miał w domu. Delikatnie żeśmy zruszyli chłopu infrastrukturę oświetleniową. No i dobra, wjeżdżamy tutaj. To będzie Volkswagen jakiś do znalezienia, już widzę, bo jest logo Volkswagena.
Zobaczymy, dobra. Voczo! Historia Horizon. Voczo, pomóż Alejandrze znaleźć stary samochód. No okej. Całej tej misji nie zrobimy, ale chociaż jeden samochód znajdziemy dzisiaj. I najwyżej na kolejnym odcinku sobie troszkę pojeździmy i poszukamy tych furek, żeby odblokować coś fajnego, nie? Jump in the buggy. I'll tell you the story on the way. Skakuj do buggy, opowiem ci po drodze. O, buggy macie jechać, ale fajny bagaż. Ramiro przeglądał w zeszłym tygodniu starocie w domu swojego padre i znalazł to zdjęcie. Powiedział, że może mi się spodobać. Dobra, więc mamy tam jakiś samochód do odnalezienia. Pierwszy samochód, nie wydaje mi się, że będzie jakiś ciężki do znalezienia. Więc czuję, że powinniśmy to w miarę luźno ogarnąć. Jak to działa kamera? Popatrzymy w prawo, to widzę tą babeczkę, czy nie? Oj, tego nie naprawili twórcy. Kurczę pieczone, myślałem, że to będzie zrobione tak, że możemy sobie zobaczyć tą postać jakby, nie? Ale tak jest nawet, okej, zrobione to. Dobra, 2 km do celu, więc nie jest to tak daleko. I na znalezienie będziemy mieli około 10 minut. Czuję, że znajdę to w przeciągu 2 minut. Obstawiam na wejściu, że 2 minuty powinny nam wystarczyć na znalezienie pierwszego pojazdu, nie? Bo pierwszy pojazd to będzie pojazd taki chyba łatwiejszej skrytce do znalezienia, bo to jest po to, żeby nam pokazać, jak ta gierka, jak to na czym to polega, jak to ten challenge tutaj nam się prezentuje. No i dojechaliśmy prawie że na miejsce. Jesteśmy u celu. I o kurczę, ale się uderzyliśmy, nie? W drzewo. Jesteśmy u celu. Tu ja mamy stodołę. To na pewno to miejsce, ale nie mam pamięta, czy Papa Fernando miałby zabrać Voczo aż tutaj. No okej, okay, otwieraj ten garaż, zobaczymy, czy tam jest fura ukryta. Jest! Ale go trzeba odrestaurować dosyć mocno. On się do jazdy nie nadaje w takim stanie chyba. Nim to za bardzo nie pojeździmy. Tak to wygląda. Dobra, auto załadowane, jedziemy ciężarówką. O kurcze! Na troszkę to będzie do wyremontowania, nie? Garbus, niezniszczalny samochód. Ale tu ciężarówką się dziwnie jedzie, ludzie tutaj. O kurcze, jest naprawdę mega, mega dziwne. Ale robimy przewóz fury. Mam nadzieję, że się w te 8 minut wyrobię. I dowieziemy ją w idealnym stanie. Może nam się poszczęści? Musi się nam poszczęścić. Horizon Festival. Myślałem, że polskie blachy w ogóle mam w tym aucie zamontowane. Co, zerknąłem na początku chwilę? Dobra, już droga blokowana. Proste, że objazd zrobiony. Da radę wyskoczyć? Da radę, no i git. Na tym to polega chyba. To styl życia, no nieźle. No wygląda ten Beetle całkiem spoko. Czyli garbusik nasz. Popatrzmy, jak to wygląda tutaj na trybie fotografa, to sobie od razu też miniaturkę będę mógł kliknąć, nie? Tu mamy naczepę z samochodem, no i tak to wygląda, ale transporcik jedzie. Fajnie, fajnie, powiem ci. Powiem wam, że w deszczu jeszcze, jak to się prezentuje, to jest naprawdę złoto. No i blach, nie mamy polskich. Horizon. Wygląda jak polskie bez kitu. No i to jest miasteczko Meksyk. Ty, a tego siedzi w aucie? Coś tam siedzi chyba. Myślałem, że jest w ogóle postać ukryta. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, prezentuje się to naprawdę pięknie. No i też miniaturka zrobiona. Tak, ludzie, wygląda właśnie robienie miniaturek w Forzie, bo ten tryb fotografa to jest złoto. To powinno być w każdej grze dodane. To by było elegancko, nie? Dobra, zajeżdżamy tutaj. Naszą furawą, ostatnie zakręty. Czy ja tu wyrobię? Jedziemy na skróty. Nową furę przywieziemy, to tędy pstryk
No i dojechaliśmy. What did I tell you? Finding lost cars isn't magic. It takes good luck, hard work, and sometimes a drone. Ooh, my friend, the hard work is just getting started. Call you soon. No i ta babeczka do nas za niedługo zadzwoni. Dostaliśmy 3 gwiazdki tutaj, więc tymi 3 gwiazdkami pozytywnymi kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. No i moi drodzy, nie zapominajcie o tym, żeby być na bieżąco z materiałami, bo codziennie pojawiają się filmy w okolicach 15, 16, 14, ogólnie po południu, więc trzymajcie się, życzę wam miłego dnia, do następnego, cześć wam!